Rowery przełajowe, bliźniaczo podobne do rowerów szosowych, choć bardzo, bardzo mało popularne w naszym kraju, a szkoda, bo zdecydowanie mogą na wielu trasach zastąpić rower MTB, a jego walory no, szczególnie poznają zawodnicy specjalizujący się w wyścigach przełajowych. Listopad to jest właśnie taki początek sezonu przełajowego. Czym rower przełajowy różni się od roweru szosowego? Przede wszystkim hamulcami. Mamy hamulce typu cantilevery, rama i widelec jest przystosowany do montażu tych hamulców. Są też troszkę inne przełożenia, mniejsza zębatka z przodu, zazwyczaj 50-34, 46-36, wyższa kaseta, prawda, z tyłu, zazwyczaj do 28 ząbków. No i oczywiście troszkę inna geometria ram, która pozwala na zastosowanie zdecydowanie szerszych opon, które sobie radzą w warunkach terenowych. Przełajówka klasyczna ma kierownicę typu baranek, a więc dokładnie tak jak rower szosowy. Może też mieć kierownicę prostą. Dobra przełajówka na ramie karbonowej, na dobrych kołach jest w stanie osiągnąć wagę zaledwie 8-8,5 kg. I takie rowery tutaj właśnie widzimy. Są to rowery oczywiście Scotta na najwyższym modelu ramy Adic RC. Zdecydowanie lżejszy od roweru MTB na dużych kołach, bo 28-calowych. Swoją wyższość nad rowerem MTB przede wszystkim uzyskujemy na odcinkach niezbyt wymagających umiejętności technicznych, długich, jakichś przelotowych odcinkach, gdzie można osiągnąć na takim rowerze szybkości nawet powyżej 30 na godzinę. Warto spróbować chociażby się przejechać, bo może rzeczywiście zamiast górala warto sobie kupić przełajówkę. Rower, który też zdecydowanie lepiej jeździ na szosie niż klasyczny góral.